Hej, hej, hej! Siema wszystkim, tu Kamruz. Witam was w kolejnym odcinku, z której zagrajmy w League of Legends. I w dzisiejszym odcinku zagramy znowu Karthusem. Z racji tego, iż wyszedł najnowszy patch, w którym wyszła najnowsza zmiana, w której Rillaj jest troszkę droższy, ale z drugiej strony, o mój Boże, single target spele slowują o 40% i AOE slowuje o 40%. What the fuck? Czy wy wiecie, jak moje E będzie działać zajebiście? O mój Boże, musimy to sprawdzić na kartusie, dlatego zagrałem sobie normala na blind picku, bo nie chciałem się czekać w tym trybie, gdzie trzeba wyszukiwać, ladder, coś tam, nie pamiętam, team builder, o tak to się nazywało. No i Zed stwierdził, że też pójdzie na mida, więc mamy double mida. I don't give a fuck! Grunt to się dobrze bawi, czyś nie? Jasne. Teraz gro, proszę mi się odetchnij. Gra mi się odcięła, super. Nera, na początku weźmiemy manę. I trinketa, i health poty, i lecimy na mida. Spróbujemy farmić najlepiej jak możemy. Jesteśmy Karthusem, więc mamy całkiem dobre predyspozycje, ale z drugiej strony jesteśmy mną, a ja nie potrafię farmić, więc będzie jak będzie. Też ma AD, więc z autoataku będzie mieć przewagę, no jest sporą. Edżacie się zaraz zacznie, my w G fucking noob, go botlane czy coś takiego. Lecz mnie to nie obchodzi. Pobawimy się w połkowanie przeciwnika, ewentualnie last hity i zobaczymy, ile, co mnie ciekawi. A teraz się inaczej składa Rillaj, ile to kosztuje? Nie, nie to! Rillaj. 3000. Różnica jest zauważalna jednak. W sumie ile on kosztował? 2700? 2300? Nie, 2300 nie mógł kosztować. W sumie nie wiem. Kogo w ogóle mam na midzie? Zed. Zed kontra Zed. Specjalnie zostanę na midzie, żeby nie było mirror matchy. Dobra, Q na start, jazda. Jakoś to będzie. Na midzie trochę będzie mieli mniej golda, życie. Współczuję z Realowi, ale... Ja nie mam zamiaru odstępować mojej linii. To jest moja linia, osobiście ją podpisałem. Widzicie ten znak? Tutaj? To jest po chińsko, czesko, holendersku Kamruz. To jestem ja. Więc, no sorry, no ale ta linia należy do mnie. Dobra. Będzie ciężko z last hitami. Ale przynajmniej trzeba będzie próbować. Dobra, tamtego zlasthitowałem, jest to tyle dobrze. W sumie to będzie fajna zabawa na linii, próbować last hitować, pomimo tego, że Zed ma tyle AD i całkiem szybki autoatak. Koleś potrafi farmić, bo widzę, że powstrzymuje autoatak. A, zjebałem. No, ciężko jest. Ale coś tam się uda łapać. Niestety większość on przejmuje. Spróbujmy popołkować jego. A, obrażenia małe wchodzą. Koleś ma rezisty. Trudno. Okej. Nie idzie tak źle w sumie, mogło być gorzej. O, to będzie kill warty podpierdolenia! Nie udało się. Nie weszło. Kogo mają w dżungli? Rek'Sai. On może być problematyczny. A chyba nie jak jesteśmy sami. Znaczy we dwóch. Jesteśmy sami. Bo prawdopodobnie zginie, zanim cokolwiek zdziała. Wow. Najlepsze jest to, że kropelka jest strasznie tania. To mi się podoba. Dzięki temu nieważne jak słabo będę mieć farmę, i tak nie będzie na nią stać. A farmić sobie będziemy tak czy siak. O. Dobra. W sumie early game będzie się skupiać na tym, kto lepiej zlashituje. Fuck, moje auto ataki takie wolne. A! Tym razem był przede mną, przed tobą. Nope. Ej, działa od razu. Zapamiętajmy to. Przyda mi się ta kropelka.
Najlepsze jest to, że Zed ma tyle, prawie tyle samo lasitów co ja. Pomimo tego, że Zed zabiera większość lasitów. Mój. O mój Boże. To było złe. Mam W. Okej, możecie nas gankować. Już nikt nie ucieknie. Full skupienie, moi drodzy. Full skupienie. Fizu sobie robi Blue, ma taki niezły level. Nie, w sumie nie ma. Zen przeciwny ma piąty, więc dość wolno mu iść jungla. Bo z tego co wiem, chyba jungler całkiem dobrze jungluje. W sytuacji, kiedy ma taki sam level co mid. Nie, nie idzie dobrze. Najgorsze jest to, że on ma resisty, nawet pokować mi się nie opłaca. Po prostu za dużo, za mało życia mu zadaję, zabieram. Teraz trzeba będzie się wrócić do bazy, bo nie mam ja życia. Patrz, ten Zed zaraz umrze. Będę mieć taką bekę. Niech mu będzie głupio. Ej, w sumie to jest moja szansa, żeby farmić. Dobra. Trzeba wykorzystać. Trzeba dobrze wykorzystać. Idź ode mnie. Patrz, bo nie masz ignita, nie zabijesz mnie. Ej, nie zasypałem. Dobra. Pa! Jakim cudem wyszedł z zasięgu. Dobra. Pora wrócić się do bazy. Mam kropelkę, mam wszystko, a ten Zed umarł, więc mam bekę, bo się pewnie wkurwił niesamowicie. Może masz więcej farmy, Zed, dużo więcej farmy ode mnie, ale umarłeś. I wiem, że ciebie to niesamowicie mocno wkurwiło. Więc jestem usatysfakcjonowany tym zbiegiem wydarzeń. Dobra, bit 6 zdobędziemy jakiegoś killa. Będzie git. O, Fizumizu zabija. O ile Tito nie walnie mu Q. Dokładnie. O ile Tito nie walnie mu Q. Peszek. Dobra, może Tito się nie, Tito się na pewno wróci. Wie, że ma kartusa w przeciwnym teamie. Chociaż bywają i tacy, którzy się nie wracają pomimo tego. Tito ma w ogóle 3-0. Dobra, spróbujmy go trochę podpołkować. To niezbyt mi wychodzi. Ej, walnąłem chyba teraz miniona i jego. Zobaczę, czy był jakiś podraniony. Nie, nie walnąłem, to był solo target. W sumie nie zadaję mu tak dużo obrażeń. Nope. Muszę robić Q od razu po auto-ataku. Jego. Ma bardzo szybkie te auto-ataki. Ej, połk nie idzie mi tak źle. Ło! Wow, tutaj nie było moich minionów, auć. Little fail. Ale spoko, jest podraniony. Tylko, że on ma dasha. Ej, chyba teraz nie będzie mógł uciec. Chyba nie. Ma multa. Tu jest Rexar. Rek'Sai, czy... Nie, nie Rexar, Rek'Sai. Boże! Za dużo Hearthstone'a. Nope, 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 nope. Proszę iść do niego. Mordujemy! Fuck. Tutaj są wszyscy? Ja pierdzielę. Dobra. W takim razie spróbuję cię zabić. O mój Boże! Zed! Jesteś gównem! Zed, jesteś gównem! Przez ciebie go nie zabiłem. Nie wiem, czy on to zrobił specjalnie, czy co. Jeszcze zginie. O Boże, jakim gównem trzeba być. Dobra, bardziej pójdziemy pod życie w takim przypadku. Przynajmniej zdradzał, przynajmniej on.
Rozwal ten teleport jeszcze. Dobrze. Dobrze, ciekawe czy ten Z przeżyje. Riven ma tak bardzo wyjebane. Dobra. Jakoś idzie. 3-8, w ogóle kto u nich się nafidował? Tito. Tito nafidowany. Pod AP. Auć. Tito pod AP jest bardzo bolesny. Przynajmniej był kiedyś. Ej, mam wolną farmę. Zajebiście. O, jakim cudem to go nie zabiło. Dobra, korzystałem póki możemy. Ejpa. Nie, multa Ezreal ma. Czekaj, czy kogoś zabije. Byłoby fajnie. Uuu, zabił, proszę. Nice. Ezreal dobrze idzie ogólnie, mimo że jest sam na linii. No, powiedzmy, że nieźle idzie. Takie staty jak to samemu. I chyba dwa razy zdobył killa z ulta, jeżeli się nie mylę. A, bo tak nie zadają mu obrażeń. Tak, bardzo brak obrażeń. Teraz sobie wyspamujmy się, wyspammy się. Zanim on przyjdzie. Dobra. Trochę tam hajsu zgarnąłem. Jest git. Szkoda, że nie gram Veigarem. Veigarem się zajebiście gra na double linii. Przynajmniej grało ze starych czasów. Ze starych czasów się fajnie grało, to nie będę ukrywać. O. Oni też mają Ezreala. Okej. Dobra. Zed za bardzo obrywa. Może coś tam, może umie podpierdzielać las hity, ale nie umie unikać totalnie ataku przeciwnika. Dobra, tak nie opłaca mi się atakować. Tylko strata many. Fizz ma 0-2. Masakra. Masakra. Ej, pa! Nie ma! Oj, serio. Za dużo używam tego E. Nie mam many. No, połk czy cokolwiek. O, panie. Dobra, dobra, dobra. A, pięknie wlazł. Dofarmię te miniony i chyba się cofnę. Ej, ja mam ulta. Czy mogę kogoś zultować? Tito, 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 szybko. A, Tito został zabity, dobra. Więc nic tutaj nie zdziałem. Bo Tito jest martwy. No nie, nie ma opcji. Zaczekam na te buty. Jakby dive'owała, to jeszcze może. Ezreal coś próbuje, ale to jest Singed. On przeżyje tak czy siak. Dera. Soltarsus! Jej. O, jak się ma sprawa? Już wiem skąd jest chociaż ten wilczek. Dera, chodźmy na Riven. Wiem, mój drogi, wiem. Właśnie tu idę. Tak! Nie! Jakim cudem nie mam ulta? Zabijcie, zabijcie, zabijcie! O mój Boże, umrę ze śmiechu, jeżeli go zabiją. Fuck, ta tarcza. O mój Boże, jakim cudem? Ile to trwa? 7 sekund! O mój Boże, żal. Dobra, nie zdążę ją zabić. Odpalę ulta, bo mogę, ale nie zdążę, nie dam rady. Zabiłem! Ho, ho. No to jest miłe zaskoczenie, nie powiem, że nie. Czy ona nie użyła tarczy przy powrocie? Z tarczą bym przeżyła, o. On sobie szlaczek zrobił. Okej. Okay. Ten krzyk chyba oznaczał, że Kha'Zix ultował, nie? Nie Kha'Zix, tylko Rek'Sai. Uciekaj, jesteś gównem.
Nie, nie, nie. You shall not live. No. Mój kill. Ha, ha, ha. Wspaniale. Dobrze, dobrze. Good, good, very good. O Boże. Jeszcze wlazła w grzyb, ale powinna przeżyć. No, ma dużo odskoków. Chodźcie miniony, zanim mi Zed przyjdzie i wszystko zabierze. Dobrze, dobrze. Good, good, very good. Potrzebuję money. Znaczy nie money, tylko... ma money! Zed się zbliża. A, nie! Wierzę! O mój Boże, serio? Dobra. Czego chcesz? Zdam się po książeczkę. W sumie ulepszenie budków byłoby elo. Będę mógł się szybciej wracać na lane. To się przyda ogólnie przyszłościowo, jeśli chodzi o czas. Więc czemu by mi nie i tak nie stać na inny zakup? A to będzie dobry pomysł. Pęu! Patrz, jeszcze umrze. Wystój! Dobrze. O! Jest Rek'Sai? Ciekawe, czy ucieknie Zedzik. O, niby spowolnił, ale... Dobra. Jest co, wyjebane w niego. Wyjebane, kiedy mogę farmić i mieć pieniądze. Czemu mi pingujesz? O co ci chodzi? Masz gorsze staty ode mnie, 0-3. A, nie, zabiłem jedną osobę z ulta. Chyba go zmutuję zaraz. Nie. No, dobra. To niestety nie wyłącza komunikacji pingowej. Jak na bazowe obrażenia, właściwie, to całkiem niezły mam. Ten koleś jest zdenerwowany, ale to w sumie dobrze. Dobrze dla mnie. Mam radochę. Wiecie co, Blue nie będę zabierać. Prawdopodobnie zbyt zapewnie się poczuję. I po prostu bym zrobił złe rzeczy. I pow! Dziękuję za killa. Dziwnie zagrał ten Zed. Thank you. Teraz ja zdobywam hajs. Dobra, dopuszczaj mi tego Tareta. Też coś dostaniesz. Aaaa, zdenerwowany jest tak bardzo. A jak mnie to cieszy. O mój Boże, dobra. Spierdalam. Spierdalam. A, pomocy. Idą tędy, czy co? Hop! Mordujemy. Pięknie! Nie mam jeszcze relaja, ale zrobiliśmy dużo. Poszło dobrze. Good job. Zajebiście. A jest skurzony! A jest skurzony. A jak mi dobrze. Brakuje mi golda. Brakuje mi golda. Kiedyś mu się znudzi, więc ignoruję. Czym dłużej on pinguje, mnie to nie denerwuje. Ja mam z tego bekę, bo wiem, że jest wkurwiony. A ja się cieszę, jak jest wkurwiony. Jeszcze mnie nie stać na tę dużą pałę, ale... dobra, lecimy. Ktoś postawił grzyby. Zajebiście, ci poszło. Chcę asystę. Dobra, asysta jest. Co ty odpierdasz? Tutaj jest dużo grzybów na pewno. Dobra. Dalej nie gonię. Masz, pomogę ci, nie chcę cię zabijać, chociaż uwaga, tutaj coś się może stać. Dobra, nikogo tutaj nie ma. Co wam się, bo mnie stać na... Ło, na relaja! Zajebiście! W końcu mamy relaja. Super. No, 10 golda, ale to easy. I zobaczymy, jak w końcu to będzie... Jakie to będzie potężne na kartusie.
Wymiana jakoś poszła. Ja chcę zobaczyć ten slow na przeciwnikach. Tak bardzo mi na tym zależy. Patrz na ten slow! To jest chore gówno! Patrz na ten slow! Patrz na to chore gówno! Rylaj OP! Boże, jakie to jest OP! Moje E jak slowuje! To jest core item, jeśli wcześniej nie był, teraz jest. Widzieliście te slowy? To jest chore gówno. To jest chore gówno. O mój Boże. Kocham ten item. Kocham ten jeszcze item jeszcze bardziej niż kochałem. Kocham. O chuj. Dobra, udało się uciec. Już się bałem, że się pieprzę w ścianę, to było bardzo prawdopodobne. O! Dobrze. Nie mam na co użyć. No. Teraz nic nie wymaga Blasting Wanda. Kompletnie nic. To jest smutne. Aaaa! He's mad! He's too mad! Ten Tita w ogóle nawet nie ma butów. Negi. Teraz mnie stać na tą wielką pałę. Orki. Orki z majorki. To jest piękne. 3, 2, 1, BOOM! Nie podchodź do niego! No, znaczy, okej, no. I tak zabił. Więc powiedzmy, że jest k. A ja się cofnę. Czekaj, czy zginie. Nie zginie. Hop! Jej! Teraz blue, potrzebujemy blue. Tym razem potrzebujemy blue. Już jest ten moment gry, gdzie potrzebujemy faktycznie blue. Mamy troszkę tam... Zonię trzeba kupić. Nie wiem, czy chce Rabadon, czy Zonię. Teraz Rabadon daje więcej obrażeń, to jest kuszące. Z drugiej strony Zed, Zonię, no. Takie... tego typu sprawy. Ten Rylaj! OP, baby! Ej, ej, panie, gdzie pan idzie? Gdybym jeszcze miał swoją normalną farmę, to ten Rylaj bym miał szybciej, co oznacza, że... wiecie... A w sumie cena chyba tak super bardzo nie wzrosła, je. Tego Rylaja. Troszkę tylko chyba. Nie odczuwam jakoś specjalnego wzrostu tej ceny. Może mi się tylko zdawać, co prawda, no ale wiecie. Wieża. Mamy dużo minionów. A, Riven. Czy ona nie podejdzie? No i dobra. A! Pięknie! Przynajmniej wziąłem ją ze sobą do grobu. Hehehe. I podas... nie zdążyłem podasylować. W sumie... ile to ma staków? Mogę to ulepszyć. Zaraz będzie miał full stack. Dobra, zróbmy to. Zaraz będzie miało maksymalną ilość staków. Czemu by nie? Pozwolę się napić. Zonia chyba nie jest najgorszym pomysłem. Pójdziemy w Zonię. Bo te moje AOE będzie jednak biło przez te 2 sekundy. Świeża woda, sił ci doda, powiadają. Miam. Ostatnio się dowiedziałem, że Biedronce sprzedają taki baniak 5-litrowy wody. Za chyba złoty 75 litrów. A jest smaczna. Jak na wodę. Więc takie w ogóle wow. Jak ja mało pieniędzy będę teraz wydawać. Kiedyś za baniak płaciłem chyba jakieś 4,50. A teraz złoty 70. Taki kurwa mać. Już czy mogę kupić 3 baniaki w cenie jednego? Rozpierdarajmy mu to wszystko. Dasz sobie radę? Wiesz ile ty masz życia? Nie wyżę ci... owocnej przeszłości. Przeszłości mniejsze. O, panie.
Chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie przy mnie bądź. Dobra, on spieprzył. Szybka ta menda jest. To jest ten problem. Czy dostaje mu event speedy, jak jest pod ziemią? Chyba tak. O, dobra. Witamy w piekle. Nie ma szans, żeby ktokolwiek uciekł. Ty mendo, ja ci ratuję życie, a ty chcesz mi zabrać killa. Ej, w sumie mam zajebiste raz hity dzięki niemu. Mój! Ten relaj! Tak! Aż mi się zachciało grać rankedy tym kartusem. Co się tu odpierdala? Jak chce mi się zużywać ulta? Chodź, przyjacielu. Nieważne, jakbyś był szybki. Zjebałem. To jest piękne! Teraz już nie potrzebuję egzosta, żeby w ogóle trafić. Wystarczy odpalić E. Po prostu get wrecked! Patrzcie na to, to jest chore! Co my odwalamy z tym wszystkim? O! Dobra, nie musicie go gonić, mam ulta. Mam ulta, chill the fuck out. Zabiję go? Nie. Najlepsze jest to, że ogólnie AOE wcześniej zabierało, dawało 15% slowa tylko. I teraz mam realne szanse, żeby kogoś uratować z ulta. Nie poprzez zabicie przeciwnika oczywiście, ale poprzez 40% slowa. To jest zajebiste, mogę użyć swojego ulta, żeby kogoś uratować. I zobaczyć się fajnym. Zostawmy na drugim slocie. Nie goń go. Żeby ura... Jakby pomyślał i spieprzył tak, to jeszcze może, ale on nie pomyśli. O, przyjacielu! Przyjacielu, chciałbyś uciec? Jaka szkoda! Jakim cudem? Orki. Orki z majorki. Dobra, wy się tam bawcie. I don't give a fuck! Pozwolę tylko to. I pójdę po blue. Następnie spuszczajmy do mnie, myślę. Ale TE. O! To jest zbyt OP. Zbyt OP. Ciekawe, kto może być jeszcze przejebany. Dot, obrażenia typu Dot, nie slowują o 40%. Jest taka Cassiopeia, tak będzie mocna, bo ma E. Ale, no nie wiem, taki... Nie chcę mi się szukać przykładów, ale ogólnie Malzahar. O, Malzahar dobrym przykładem. Malzahar na przykład nie będzie taki super OP. Co ja robię ze swoim życiem? Serio, co ja robię ze swoim życiem? Pomóż mi proszę, ale nie zabieraj. Dziękuję. Jesteś kochany, Fiziu. Łardzik się przyda, bo nie mam jeszcze many, więc tak w wymianę. O mój Boże. Uff. Żal. To był trochę fail z mojej strony. O! I'm out? Nie! Oj! Fuck. Nie wyszło. Nie wyszło tak jak planowałem, goddammit! Fail! Zjebałem. Niestety muszę przyznać, że zjebałem. Co mi się opłaca? S pod apera się nie traci tak dużo many. No nie wiem, no. Idzie mu nie najgorzej, więc nie neguję. Boże, lubi aż tak spamować Q, że aż traci całą manę? Co niemożliwe. Ach, by go zabił! W sumie i tak go zabije. Zabije go, on ma dużo resistów. Weź go zrań. Bądź zajebistym, weź go zrań.
Dobra, jebać to. I tak to zrobię. Ej, zabiłem Tito. Chciałem Sincha. Okej, może być, mam za nie. Satysfakcjonuje mnie to. Chodźmy na bota. Riven. Come Baron. We can draw him. Chyba, nie wiem. Chodź Riven, przyjacielu, przyjaciółko. Przyjaciółko, ktokolwiek! Ja pierdolę. On ma blue. On ma blue. Ja chcę to blue. Te blue będzie moje. Fuck you! Spierdolił, bo wie, że nie ma szans. No dobra. Chodź się pod farmie. Co za tchórz? Lol, frajer. Nera, puszujemy. Jak ktoś przyjdzie, to prawdopodobnie zabijemy, chyba że będzie dwóch na jednego. Co jest prawdopodobną wersją wydarzeń. Tak, patrzcie, gdzie on spieprzy już. Puszujemy w takim razie. Riven nie ma, może przyjść. Tito jest na midzie. A przynajmniej był. Dalej jest. Dobra, pushujemy. Mamy bardzo dobry push, więc czemu by go nie wykorzystać? Pięknie. Mało minionów troszkę. A, idą już przyjaciele. Moi przyjaciele. Razem. Razem podbijemy cały świat. Zjebałem to. Dobra, wreszcie zajebie. O nie, ja nie mam ulta! Czemu ja myślałem, że mam ulta? O, smutna panda. Ten Z. O mój Boże. Aż. Ej. Nie, nie zabiję go, chociaż może. Nie, on się wróci do bazy teraz. Ile kurwa, ile ty masz życia? 800. Wiecie, to spróbuję. Yes! Ej, czy Wojtstaw dostał. Ej, to jest, on drożej kosztuje, czy mi się zdaje. Może mi się zdaje, chwila, ile ja miałem obrażeń? A nie, ja miałem. Okej, okay. No miałem mało rezistów. A no tak, ja mam penetrację przecież. Dobra. Zapomniałem, że mam penetrację. Orki. Trochę tak szkoda, że mam wyjebane na team, biorąc pod uwagę, że jestem kartusem. Ale tutaj Tars jest tak spuszowany. Ja muszę, ja po prostu muszę. O, movement speed, zajebiście. Ha, 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 wspaniale. Żepcia. No nie! Czy jakiegokolwiek dużego miniona zasytowałem w tej grze? To mnie zastanawia. Dobra. On! Jasnej cholery. Ej, mam więcej lasitów od Zeda. Tak się ze mnie śmiał, co nie? Chłe. Czy na wierzchu? Nioch, nioch. Ta Riven ma ogólnie pierdolnięcie. No okej, okay, zmniejszmy ci rezisty za pomocą W i zabijmy. To jest dobry pomysł. Chyba możemy się wrócić do. Nie, nie możemy się wrócić jeszcze. Weźmiemy sobie Grampa. Grampi, Grampa. Ponieważ potrzebujemy pieniędzy. Dalej nie mam wystarczająco. Ulta nie mamy. Zfarmimy sobie te golemy, ponieważ potrzebujemy penetracji. Nie wiem, czy oni kupują jakichś rezistów. Oni nie kupują rezistów.
Dobra, chuj. Już kupiłem te itemy, więc... Więc i tak to wezmę. Wiecie, penetrację zawsze warto mieć, jeśli nie mieć, bo to zawsze wpływa na te podstawowe. Rezisty. Czekaj, czy umrę. Przeżyłem. Nie ma co ultować. A, nawet jest. Zultuję, bo jest przyjacielem. O! Tym prędzej! O mój Boże. To jest zabawne, to jest urocze. Jak ja kocham tą postać. Z tym się za Karthusem, a z tym Rylajem! Z tym pieprzonym Rylajem! Ta postać się stała 30 razy lepsza. Dobrze. Bardzo dobrze. Co mnie najbardziej bawi to, że nawet nie muszę używać Q, żeby spowolnić przeciwników. O, to był fail. Chciałem go zaskoczenia wziąć. Niestety. Greedy, greedy. Greedy, greedy, szko. Ho, ho, ho. Chociaż wezmę blue. Patrz, ten Z będzie chciał mi go zabrać chyba. Nie, poszedł się podfarmić. Szybko, zanim przyjdzie mi zajebać. Sukinsyn. Nie ma, to blue jest moje. Ogólnie Cinch to zabijamy. I to tak konkretnie, jeżeli wejdzie mi w zasięg. O mój Boże. Spierdalam. Nie mam zamiaru się bić. Jeden podrzut i bym umarł. Chodź Fizy, pomogę ci. Good. Chyba się cofnę. Nie ma co ryzykować. Nie trafił. Chciałem zobaczyć, ile by to mi zabrał życia. O. Fakt, tutaj. Teraz Rabadona pójdziemy. Pójdziemy w Rabadona. Sorry, mate. Na dół. Chodźmy midem. Wspomożemy naszą drużynę. Za często chodziliśmy sami. Aż ten koleś mnie wkurzył. Nie, idę go zajebać. On jest irytujący. On chciał mnie zabić! Czy wy zdajecie sobie z tego sprawę? On chciał mnie zabić. Odwdzięczymy się. Orki. Orki z Maja, orki. Hello, my friend! Hello! Nie spodziewałeś się mnie, co? Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Chciałem powiedzieć ekspedycji. Dobra, kupimy sobie to i teraz wylecimy na mida z pomocą naszych. Bo nie możemy żyć cały czas sami. Musimy wspomóc naszych. I nie mam mrożeń z luta. No. Berścik. Pierdolnięcie tam na ma. Nie. Walczcie ze mną, a nie beze mnie. Ten coś tam bije. Nawet nieźle. Jesteś gównem. Nawet nie powinienem cię ratować. Nawet nie powinienem. O! Oberwała? Nie oberwała, ale... Dobra, jest git. Pięknie! High five. Nie, zignoruj. Chodź tutaj. Dobra, dasz radę samemu. Nie muszę pomagać. Jesteś samowystarczalny, Fizz. Congratulations, you won. A ja puszuję Inhibitor. Ej, mam całkiem niezłe obrażenia z tych autolagów. No wiadomo, obrażenia w wieży się skolują za P. Nie widziałem, że aż tak mocno. Jestem zajebisty. Samemu bez miniona, widzicie? Aha! Za dużo rezistów.
Puszu, puszu. Nie! A! Fuck. Niestety. Skupię się na tym. Dam radę, dam radę? Nie zdążyłem Q. Jeszcze jedno Q by starczyło. Czemu wyszła? Nie rozumiem. Echo mi się nie płaca kupować. Nie, kartuj się. Ale dobra, rozwaliłem inhibitor i prawie jedną wieżę. Jest dobrze. Tylko szkoda, że nam Rickman wyszła. Musiała dostać DC-ka. Musiała dostać DC-ka. Uuu, jak na dekeli masz... Potrafisz walnąć. Taki ładnie zabolało. Nika. Ej, typowa bita Zeda. A, nie wróciła, co jest? A to może ona była na DC-ku. I teraz wróciła. Tak. A nie, wyszła i weszła od razu. Nie wiem, dobrze, nieważne. Zignoruję to. Wieszcie gola, no. Co on idzie pod attack speed? A co za dziwny build. Ale działa. Działa, działa. Nie wiem, pójdę po Barona. Może uda mi się solować. Bez spellvampu będzie ciężko. Ej, kuźwa, nie, jak chcę solować. W tym odcinku solujemy Barona. Pierdala. Mamy idealną sytuację do solowania Barona. Tylko kurwa, niech mi się zrealnie wpierdoli. I żeby oni nie wygrali tego przed tym. Dobra, on sobie poszedł. Super, zajebiście. Jedziemy. 3, 2, 1, 4 dykuje, ale chuj. Jazda! Jazda! Ej, ja się nie leczę ze spellvampu. Na nim się nie leczymy ze spellvampu. Czy wy zdajecie sobie z tego sprawę? Na Baronie się nie leczymy ze spellvampu. Ale żal. Dzięki. Na Baronie się nie leczymy ze spellvampu. Serio. Przecież to było takie pewne. To było takie pewne. Wysolowanie Barona. Patrzcie, uratowałem tym ultem. Teamplay! Ult nie służy do zabijania. Tylko. Jestem dumny z siebie. A wy jesteście ze mnie? Powiedzcie mi, że jesteście ze mnie dumni. Zachowuję się jak prawdziwy teamplayer. Ja jestem dumny. Zachowałem się szarmancko. O mój Boże, to obrażenia. Noż kurwa. To jest jakiś żart. Jestem gównem. Jestem gównem. Dobra. Za bardzo się zachwyciłem swoimi osiągnięciami. W sumie... Ile to mi daje AP? W sumie nie muszę kupować teraz tamtego... tamtej pały. Bo tyle samo mi AP daje, nawet mniej. No mniej, bo dostał nerfa. Więc póki nie mam kupić jak... póki nie wiem jak kupić Rabadona, to w sumie nie sprzedawajmy. Dobrze, że jest opcja cofania w sklepie. Dobra, ale ta bita była akurat słaba. Straciłem Barona. Ale dobra, moi gwałcą. Śmieszny ten build. Ale działa. Ej, jaki ten fis jest duży, czemu? Ej, panie! Ileś ty ryb zjadł? Że tak urosłeś. Ty ryb ma w pizdu, rzuca jedną co chwilę. W podkach pewnie ma 30 innych i pierdala jak nie patrzymy. I urósł, menda. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się sprawuje Rylaj? Rylaj sprawuje się zajebiście na kartusie.
Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeszcze raz, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Więcej osób zobaczy mój malutki kanał i przy okazji wspomożecie mnie w rozwoju. Pa, pa! Ja spierdalam. Trzymajcie się.